gospodarzu kubecek. Ta produkcja żywności zaczyna się na polu naftowym, w fabryce, bo tam są potrzebne i sprzęt, i siła pociągowa, a w tych gospodarstwach małych, średnich opieramy się na własne siły. Jest ogromna presja na to, żeby właśnie zawłaszczyć rynek nasion, a jeżeli mamy nasiona, to mamy później władzę nad żywnością, tak? Jeżeli decydujemy o żywności, no to kontrolujemy społeczeństwo. Nie możemy bezkrytycznie w sklepie sobie robić zakupów i nie mając nawet żadnej refleksji, skąd to pochodzi, jaką to naprawdę ma cenę, bo często te bałamutne hasła o niskich cenach niestety nie pokazują prawdziwej ceny tej żywności. Bo tą prawdziwą cenę często nie my płacimy, konsumenci Europy Zachodniej czy Środkowej, ale płacą ją te lokalne społeczności, które są pozbawione właśnie dóbr naturalnych. Za bardzo, myślę, komplikujemy życie. Czy z miasta, czy na wsi. Po prostu komplikujemy sobie życie. A właśnie jakby takim kluczem do takiego chyba szczęśliwego i dobrego życia to jest właśnie upraszczanie. Ze swojego doświadczenia odczuwam, że ziemia choruje. Czyli ma problem pewien. To znaczy ja doświadczyłem tego, bo jako dziecko biegałem, wiadomo, jeszcze na bosaka, po tych łąkach, w górach i tak dalej. Wszystko naokoło było mnóstwo raków, ryb w rzekach, traszek, kumaków, zwierząt ogólnie, nie? Wszystko żyło, nie? Prawdę mówiąc, tego nie ma teraz, nie? Na początku zacznę od takiego smutnego rysunku. 10 największych korporacji decydują o tym, co ludzkość je. Korporacje nie powinny mieć specjalnego zestawu praw tylko dla siebie, do pilnowania swoich interesów. Jesteśmy olbrzymią siłą społeczną i ta masa krytyczna, którą mówiła Aga, osiągniemy to, jeżeli będziemy szukać porozumienia. Potrzeba jest wiele rąk do pracy, które by chciały się zaangażować w to, że każdy obserwuje, co jest i przekazuje tę informację dalej wszystkim ludziom. To, co nas łączy, to ziemia. Ja to poczułam, że to jest miłość do ziemi, ale to jest właśnie sama ziemia. Bo pani stąpana, ona nas żywi. Ja jestem w niebie i chciałam wam bardzo podziękować. I cieszę się niesamowicie, że jestem wśród ludzi, którzy rozumieją mnie, nie muszę się tłumaczyć, dlaczego rolnictwo ekologiczne, od których mogę się uczyć, z którymi mogę współpracować. Wiesz, na tym, bo wtedy po prostu od razu, wiesz, pokażesz taką kartkę, wiesz, grupa na przykład stanie, albo po prostu pokażesz taką kartkę i na tej kartce już będzie, wiesz, widać przyjaciela. Określenie przejrzystych zasad współpracy, zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Mała fala, mało morze. A teraz wszyscy? Ale morze, dużo morze! Im więcej się ludzi też budzi, tym jakby większe jest pragnienie znalezienia jakiejś alternatywy do tego, co po prostu jest. Jest obecnie, tak, w cywilizacji. My, zachowując swoje własne nasiona, jesteśmy w stanie po prostu wyhodować swoje pożywienie, wyprodukować kolejne miliony tych nasion, tak, i wyżywić kolejne miliony po prostu ludzi. To jest to. Im więcej ludzi to robi, nawet w małej skali, to jest po prostu, tym ważniejsze jest właściwie dla całego społeczeństwa, bo wtedy też wiemy, skąd to pochodzi, dlaczego ja to jem, czy mi to smakuje, czy to jest dla mnie dobre, to jest jakby większa, budzi się taka też większa właśnie świadomość, to jest to, co chciałam powiedzieć. Budowanie tych relacji międzyludzkich wydaje mi się, że byłoby takim przesłaniem uniwersalnym. Jeżeli chcemy na Ziemię patrzeć jako właśnie na matkę, jako na coś żywego, na organizm, nie? I dlatego wydaje mi się, że jest najwyższy czas, żeby się jakby porozumieć również. No byłoby to też takie, w pewnym sensie, to właściwe braterstwo. Współpracować i te małe gospodarstwa i te duże, bez względu na poglądy, bez względu na jakieś zamierzenia. Rolnik ekologiczny szczególnie, powinien dążyć do tego, żeby ziemię, na której gospodarzy, którą otrzymał od swoich przodków, przekazał swoim następcom w lepszej kondycji, niż właśnie on przejął. I ta zasada tak jakoś podziałała na mnie, że
teraz coraz większą wagę przykładam do tego. Ludzkie życie jest więcej warte, aniżeli te małe interesy, bo tak naprawdę czy ktoś 10 tysięcy, 100 czy milion zarabia, to jest nadal małe interesy. To jest tylko takie dopełnienie i element tego, że coś możemy osiągnąć, ale pamiętajmy o tym, żeby być człowiekiem. Urodziłam się na wsi, a ja chcę, żeby miasto przyjechało do mnie. Że kultura też jest na wsi, jedzenie jest na wsi, przebywanie na świeżym powietrzu. Czyli zamiast na fitness można przyjść popracować w polu, dobrze spędzić czas. Chodzi o to, żeby po prostu rządy państw wchodzących w skład Narodów Zjednoczonych podjęły tą deklarację prawomocną, że ta deklaracja praw chłopów nie jest, jak to można mylnie na początku mieć takie wrażenie, które ja miałam, że to jest deklaracja dla Azji, Afryki, tak, te dalekie kraje, tam tutaj jest ten głód, a tutaj my to tylko tak mamy wspierać. No właśnie nie. Zresztą wy jesteście świadomymi ludźmi też, o tym wiecie, że ten land grabbing, tak, czyli ta grabież ziemi, czy walka o nasiona się dzieje też tutaj u nas, w Europie jak najbardziej. W dyskursie społecznym wielu krajów pojęcie chłopi odeszło do lamusa, zastąpione wizerunkiem nowoczesnego rolnika pracującego na przemysłowej farmie. Jednak przez tysiące lat to praca chłopów dostarczała plonów, które żywiły świat. Tak jest i teraz. Nie wiem, czy każdy też młody człowiek chce być nazwany chłopem. To jednak to słowa chłop jednak dla mnie ma trochę też jednak negatywnego przysmak. Ludzie zajmujący się na przykład rybołówstwem, pasterstwem, kulturą. To niekoniecznie się identyfikuje, mogą identyfikować z tym słowem, a słowo chłop i te inne. Chodzi o to, że ta definicja jest trochę szersza i obejmuje też pewną tożsamość kulturową, a nie tylko praktykę. Jeśli ludzie mnie pytają, co robisz, ja mówię, rolnikiem jestem, to nie tyle oczy, tak jakby to był zawód, który rolnikiem bardzo rzadko tam na Śląsku spotykają ludzie rolników, nie? Czy innego wiadomo, w gminach wiejskich, nie? Ale jakbym powiedział jeszcze teraz, że jestem chłopem, to nie mogę zrozumieć. I uważam, że to świetna refleks do edukacji. Ja nie mam, że ja się nie boję robić to, co ja czuję, co lubię. I ja wiem, że są ludzie, którzy przynajmniej słyszeli albo mnie poprą. Spotkałam się środowisko łódzkich artystów i powiedziałam, że jestem chłopką. I usłyszałam, nie ma się czego wstydzić. I to było świetne, bo to było przyczynkiem do dyskusji. Ja naprawdę wypiłam pierś, czułam się dumna z tego, zaczęliśmy rozmawiać. Im się otworzyła świadomość. Gdybym im powiedziała, że jestem rolnikiem, oni by to po prostu przyjęli. Okej, rolnik, nie, spoko. Rolnik, po prostu rolnik. W momencie, kiedy mówię, że jestem chłopką, to coś się otwiera. Otwierają się głowy, zaczynamy dyskutować. Jeżeli mamy nie bać się iść wyżej, iść do Parlamentu Europejskiego, czy iść do rządu walczyć, to musimy się nie bać rozmawiać z drugim człowiekiem i znać swoją tożsamość. I swoją wartość. Hey!